Dzień dobry, nazywam się Łukasz Łuczaj. Jestem profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuję w Instytucie Biologii i Biotechnologii tego uniwersytetu i chciałbym Państwa zaprosić na mój wykład z cyklu: Przybij piątkę nauce. Wykład ten organizuje, zaprosiła mnie do tego wykładu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Tytuł mojego wykładu to różnorodność biokulturowa i dzikie rośliny jadalne. Co to jest ta różnorodność biokulturowa? Bo zwykle mówimy o bioróżnorodności. Mówimy, że jakieś gatunki zanikają albo innych, że jest więcej innych gatunków, czyli liczymy te gatunki w przyrodzie, ale okazuje się, że tak naprawdę ta bioróżnorodność jest powiązana też z kulturą człowieka i jego gospodarką. Oprócz gatunków, które są typowo, należą do takiej dzikiej flory leśnej, mamy gatunki flory synantropijnej. Na zdjęciu przedstawiam tak zwaną łąkę leśną, zbiorowisko, które było kiedyś częste, na przykład w Estonii, gdzie rosły rodzime drzewa, ale także krzewy, teren taki wypasano, wykaszano. Nasiano, zbierano gałęzie, zbierano owoce. I to jest przykład właśnie powiązania kultury i przyrody. Była taka kultura, że w ten sposób użytkowano teren. Kiedy zaprzestano koszenia tych łąk, zamieniły się w las. Także podobnie jest u nas: wiele użytków zielonych zamienia się w, w zarośla albo zarasta je nawłoć kanadyjska, dlatego że nie są wykaszane. A więc pomiędzy kulturą rolną i wiedzą o roślinach, też i tym, czy wiemy, jak użytkować teren, a różnorodnością jest olbrzymi związek. U dołu jest informacja o takiej publikacji na temat tak zwanej dewolucji wiedzy. Mówimy, że w tej chwili właśnie z powodu tego, że zmieniła się gospodarka rolna, że większość ludzi mieszka w miastach, nie ma kontaktu z przyrodą takiego jak dawniej, następuje dewolucja wiedzy, a więc nie wiemy jak się rośliny nazywają, nie wiemy jak ich użytkować, i to także wpływa na środowisko przyrodnicze. Z różnorodnością biokulturową wiąże się zachowanie flory i fauny, także synantropijnej, zachowanie możliwie pełnej puli zbiorowisk roślinnych, które dawniej nas otaczały i mogą nas otaczać zachowanie tradycyjnego użytkowania krajobrazu, a także zachowanie wiedzy o tych elementach krajobrazu, wiedzy o roślinach, zwierzętach czy o grzybach. Tutaj na dole mam na slajdzie łopian. Łopian jest przykładem takiej rośliny właśnie głównie synantropijnej, występującej głównie na przychaciach, która ostatnio ginie, zanika, dlatego że kiedyś była to roślina rosnąca w miejscach bogatych w azot, na przykład Gdzieś tam przy wychodkach wiejskich, przy, przy gnojowiskach, na przydrożach. Ona pochodzi co prawda z luk w drzewostanach, występuje naturalnie w Polsce w lasach, ale bardzo rzadko. Natomiast dzięki człowiekowi właśnie stała się rośliną częstą. Jest taką rośliną pomijaną, niechcianą. Tymczasem dawniej, jako że była to roślina częsta, mieliśmy bogaty folklor z tą rośliną związany. Zatykano łopian. Wstrzechy na świętego Jana. Wierzono, że dostał on magiczną moc, dlatego że jak ścięto głowę świętemu Janowi, to, to ta głowa wpadła właśnie między łopian i pokrzywy. Używano łopianu jako rośliny leczniczej, na przykład liśćmi obkładano brzuchy bo, dzieci, które bolał brzuch. Ewentualnie też podkładano je czasem pod, pod chleb, do pieczenia chleba, a na przykład na Dalekim Wschodzie korzenie jednoroczne korzenie łopianu są jadane jako warzywo. Także w Polsce młode ogonki liściowe łopianu kiszono tak jak ogórki na Podlasiu. Wiedza która zupełnie zanikła. Być może gdybyśmy zachowali tą wiedzę tradycyjną, to ludzie by go tak chętnie nie niszczyli. Jest on takim przy, symbolem przykładem zaniedbania ogrodu. Współcześni gospodarze e, ogródków po prostu koszą go kosiarką i on zanika. Gdybyśmy wiedzieli, że on jest tak cenny, to może byśmy go nie niszczyli. Ja chciałem opowiedzieć trochę o wiedzy na temat dzikich roślin, która pochodzi z różnych źródeł. Byłem kiedyś doktorantem, robiłem doktorat o różnorodności biologicznej właśnie na Podkarpaciu, na skrajach lasów, w okolicach Krosna. Natomiast potem zamarzyłem, żeby mieszkać na wsi. Kupiłem sobie duży kawałek terenu porzuconych pól. Tu jest moje zdjęcie sprzed ponad 20 lat, gdzie próbuję budować z kolegą szałas. W takich szałasach nawet próbowałem mieszkać. Próbowałem zdobywać pożywienie, tak jak zdobywali je pierwotni zbieracze łowcy. To doświadczenie potem przydało mi się przy prowadzeniu kursów dzikiej kuchni, które także były i są nadal prowadzone w tym moim krajobrazie, na tym moim terenie koło domu. Natomiast tutaj przydała się też wiedza gastronomiczna. Tu jest przykład zdjęcia takiego powiązania dzikich roślin. Właśnie ogonki wcześniej wspomnianego łopianu. Tu mamy. Pastorały paproci, mamy owoce wiązu, dodałem też jedną posiekaną pomarańczę. Także przydała się wiedza i botaniczna, i gastronomiczna, ale także od nowa zacząłem się interesować nauką. Zacząłem studiować stare publikacje etnobotaniczne na temat użytkowania roślin przez dawnych Słowian, przez chłopów polskich, także przez mieszkańców rdzennych Ameryki Północnej czy Azji. I to wszystko spowodowało, że zachciałem powrócić do nauki i właśnie dokumentować zjawiska etnobotaniczne w sposób taki, że potem ktoś może to przeczytać, publikować artykuły czy książki. My Polacy mamy takie dziwne tradycje na temat użytkowania roślin jadalnych. Z jednej strony mamy te tradycje świetnie udokumentowane. Mamy bardzo wiele publikacji etnograficznych, publikacje polskiego atlasu Etnograficznego i inne prace. A z drugiej strony trochę obawiamy się, dzikich roślin, uważamy je za produkty gorsze. Pisał o tym już Kazimierz Moszyński, znany polski etnograf, w który w swojej książce o sposobach badania kultury materialnej prasłowian. Yy, właśnie pisał, porównywał to ubóstwo gatunków, jakie w Polsce i na Rusi zachodniej, czyli obecnie na, w, Ukra w Ukrainie yy, się użytkuje, porównywał ze Słowianami południowymi, z mieszkańcami Hercegowiny, którzy bardzo wiele gatunków dzikich warzyw jedzą. W Polsce głównie jadano właśnie owoce, a po liście sięgano tylko bardziej w okresach głodu czy niedoboru żywności. Tutaj Moszyński w tym, cy w tym cytacie serwuje pracę takiego bośniackiego etnografa Czurcicia. Ja 100 lat po publikacji właśnie pracy na temat pożywienia rybaków Hercegowiny, pojechałem w te miejsca, które Czurcic opisuje, i porównywałem. Co teraz się je w tej Hercegowinie, a co jadano kiedyś. Okazało się, że zrąb tej tradycyjnej wiedzy dalej jest, funkcjonuje. Też o tym stereotypie właśnie Słowian, którzy jedzą mało zieleniny, pisał etnograf, można powiedzieć etnobotanik słowacki, pastor Józef Ludowit Holuby w XIX wieku jeszcze. Nie wiem, czy dobrze tutaj będę akcentował, ale. Takie, takie powiedzenie słowackie przytoczył. Niemcom zelina, madarom slanina, a Słowakom kasza z mleką. Czyli Niemcom zielenina, madziarom słonina, a Słowakom kasza z mlekiem. Czyli w tej, w tej tradycyjnej kuchni słowiańskiej właśnie preferowano zboża i mleko, a właśnie nie ma tutaj wzmianki o zieleninie. Także tutaj w, w warunkach. Polskiego krajobrazu, polskiej kultury używano głównie owoców, zbierano głównie owoce. To najczęściej zbierane mamy borówka, czernica, brusznica po prawej stronie, poziomka, malina, jeżyna. Mamy także gatunki, rzadziej zbierane, i wśród nich tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwa gatunki, na żurawinę i borówkę bagienną, czyli pijanicę. Są to gatunki związane z torfowiskami wysokimi, z terenami o odczynie kwaśnym i ubogim. I tutaj e, może nawet dalej byłyby chętnie zbierane, ale takie zbiorowiska właśnie zanikają. Czyli może być też czasem tak, że to, co my zbieramy z przyrody, e, po prostu ulega zanikowi, i zbiorowiska pewne zanikają, a innych jest więcej. Na przykład teraz mamy, wydaje mi się, więcej pokrzyw niż kiedyś. A mniej mamy żurawiny czy borówki bagiennej. Tu jeszcze inne gatunki owoców dawniej zbierane w Polsce. Zwracam uwagę na czeremchę u góry z prawej strony. Owoc, który obecnie jest rzadko użytkowany, kiedyś był powszechnie przez dzieci zbierany, jak dzika czereśnia, tak zwana trześnia, kiedyś na Podkarpaciu ważny element pożywienia dzieci na przednówku. A teraz rzadziej zbierany, choć właściwie ludzie wiedzą, że jest jadalna. No bo jest podobna do czereśni uprawnej. Owoce jałowca, niby owoce, bo to jest roślina nago nasienna, które kiedyś były zbierane jako przyprawa, jako przekąska dziecięca choć w małej ilości, bo to w większych ilościach może zaszkodzić. Natomiast także robiono z nich w wielu częściach Polski tradycyjne piwo czy rodzaj napoju alkoholowego też trochę zapomniany, a sam jałowiec zanika, bo jałowiec to jest, jest krzewem pastwisk i po prostu obecnie te pastwiska zanikają. Mamy albo łąki wykaszane na dopłaty, albo lasy, a właśnie tereny, gdzie pasą się zwierzęta i właśnie one zostawiały jałowca jako roślinę kłującą, Takich terenów mamy w tej chwili bardzo mało. Zupełnie, zupełnie zmieniła się percepcja Dlatego, że obecnie dzieci nie pasą bydła. Kiedyś większość dzieci w Polsce pasała bydło, a więc miała taki fizyczny kontakt z roślinami. Jedne dzieci uczyły inne dzieci, co warto jeść. Dzieci były spragnione witamin, spragnione ciekawych smaków. I taką częstą przekąską dzieci, pasterzy czy młodych pastuszków był szaf, młode pędy tataraku, szypułki skrzypu liście szczawików, owoce tasznika czy na przykład młode pędy sosny albo tak zwane chlebki, czyli zielone owoce ślazu. Natomiast głównie w górach używano też paprotki zwyczajnej, kłączy rośliny, która ma słodkie kłącza i tutaj właśnie w Karpatach była częstą przekąską dzieci. Skąd o tym wszystkim wiemy? Tutaj, tutaj źródeł jest bardzo wiele, dlatego że pod koniec XIX wieku była taka moda trochę, czy widziano potrzebę dokumentacji wiedzy ludowej, i mamy to szczęście, że w warunkach polskich bardzo wiele tych zapisków posiada nawet nazwy łacińskie roślin, a więc kłopotano się, żeby też każdą nazwę ludową opatrzyć, czy prawie każdą nazwą naukową, rośliny. Tutaj ewenementem w, w, w tych badaniach były działania Józefa Rostafińskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nie tak jak inni autorzy, że powiedzmy robili tylko opis jakiejś jednej miejscowości, którą znali, on zorganizował akcję zbierania informacji z całej Polski. W 60 czasopismach, trzech zaborów, Opublikował ankietę na temat używania roślin. Tam tych pytań było kilkadziesiąt, w tej najdłuższej wersji 70. Były to pytania dotyczące właśnie tego, jakie rośliny się uprawia, jak nazywa się pewne gatunki, czy używa się pewne kategorie roślin. I właśnie pytanie 23 dotyczyło zbierania zielonych części roślin na jarzynę, wiosną, na przednówku. Tutaj mamy na tym slajdzie skan zdjęcie listu, który nadesłała mieszkanka okolic Krosna, Janina Łozińska na temat właśnie użytkowania roślin w okolicach Krosna. Takich listów mamy około 200 w tej chwili zachowanych z końca XIX wieku. Także niezwykle cenny nawet powiedziałbym w skali Europy dokument przechowywany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj inny list z południa Polski, list aptekarza z Biecza, Fuska, Wilhelma Fuska, który opisywał pożywienie głodowe okolic Biecza i tu także wymienia nawet nazwy łacińskie roślin wtedy używanych. Kolejnym ciekawym źródłem jest ankieta polskiego atlasu etnograficznego, a właściwie kilka ankiet z różnych lat. Najciekawsza jest ankieta z lat 48-49, dotycząca właśnie zbieractwa dzikich roślin jadalnych, w postaci takich albo list roślin, albo ankieta numer dwa to właśnie takie książeczki, gdzie wklejano nawet okazy zielnikowe roślin, a. W pytaniach, także w odpowiedziach, także opisywano użytkowanie, nawet przepisy czasem na różne potrawy się w tych ankietach pojawiały. I tu znowu mamy około 200 odpowiedzi z całej Polski, bardzo bardzo ciekawych. Oczywiście ta wiedza zanikała, a więc mamy właśnie takie przemiany, że w XIX wieku w ankietach rozsafińskiego mamy dużo więcej ciekawych gatunków wspomnianych. Tutaj w połowie XX wieku już trochę mniej, ale też wiele ciekawych rzeczy się zachowało. Tutaj mamy zdjęcie ankiety dotyczącej chabra bławatka, z którego robiono napój, fermentowano z kwiatów napój. I to jest znowu przykład właśnie powiązania tej bioróżnorodności i wiedzy o niej. Dawniej bławatek był powszechnie rozpozytowaną rośliną, powszechnie użytkowaną a obecnie stał się rośliną rzadką z powodu chemizacji rolnictwa. Jego populacje zaniknęły i także zanika wiedza właśnie o, o tym, że można taki napój z chabra bławatka robić. W latach 60. przeprowadzono kolejną ankietę, ankietę, yy, w, dotyczącą kultury materialnej, i właśnie w tej ankiecie były także pytania na temat użytkowania roślin i robienia potraw z różnych roślin. Ankietę tą zorganizowano w takiej sieci stałej ponad 300 miejscowości, takich w miarę dużych, umiarkowanie zacofanych, jak pisano, miejscowości, co około powiedzmy 30 km, tak w prostej linii żeby oddać tą całą zmienność w warunkach Polski. To jest przykład właśnie zdjęć z tej, z tej ankiety i tutaj jak wypełniano taką ankietę. Ta ona zawierała jeszcze informacje na temat innych aspektów kultury materialnej, nie wiem, plecenia koszyków, narzędzi kuchennych, a więc powiedzmy trochę bardziej może po macoszemu rośliny tam potraktowano. Ale mimo tego Mimo tego na podstawie tej ankiety otrzymano bardzo ciekawe wyniki i tu mamy na przykład mapę rozmieszczenia gatunków liści używanych jako podkładka przy pieczeniu chleba. Czarne kropki to kapusta, czerwone kropki chrzan, zakreskowany zasięg to jakby dominacja chrzanu nad kapustą, a takie poprzeczne prążki, taki zaprążkowany obszar na Podlasiu i Suwalszczyźnie i na y, nawet chyba częściowo sięgający gdzieś tam w kierunku Mazur, to jest tradycja używania tataraku jako podkładki pod chleba. Potem taki chleb pieczony, pieczony na tataraku, ma ten tatarak pod spodem i pachnie, pachnie tatarakiem. Było w tej ankiecie także pytanie o manne. To jest kolejny ciekawy temat. Y, ja popełniłem z grupą y, z, Współpracowników monografię użytkowania manny w Polsce na podstawie różnorodnych danych, zarówno archeobotanicznych, jak i historycznych, jak i wywiadów etnobotanicznych, etnograficznych. Jest to roślina, która trawa, która wydaje bardzo drobne ziarna, ale są bardzo smaczne, i dawniej właśnie te ziarna zbierano, były nawet manna pojawia się nawet w rachunkach. Króla Władysława Jagieły i królowej Jadwigi. No i w tej publikacji także mm, śledziliśmy ceny manny. Tą mannę zbierano. Zbierano ją także y, jako y, daninę, która była przez dwory zbierana tam, gdzie właśnie były takie bagienne łąki. I zwykle taka manna kosztowała kilka razy więcej niż pszenica. Była więc drogim produktem, cenionym po wolnym zbieraniu i potem jak zniesiono pańszczyznę, poza tym jak właśnie zaczęto meliorować, osuszać łąki, to też same populacje manny zaczęły zanikać i manna, użytkowanie jej powoli zanikło. A na tej mapce widać właśnie, że w wielu częściach Polski manna była zbierana. Potem w XX wieku już mamy mniej tych informacji. Zdecydowanie z gatunków dzikich warzyw w Polsce kiedyś najczęściej używano komosy białej, która była zbierana na pożywienie praktycznie w każdej miejscowości, gdyż była ważną rośliną, chwastem roślin okopowych, na przykład ziemniaków i po prostu usuwano ją z upraw, a przy okazji młode pędy zbierano i po prostu. Gotowano, a więc był podwójny pożytek. Z jednej strony usuwano ją, a z drugiej właśnie żywiono się nią. Tutaj mamy po lewej stronie przykład natomiast uprawy komosy, takiej półuprawy. Mamy plantację kukurydzy w Chinach, a między w takich szerokich rzędach kukurydzy mamy uprawę komosy, którą się potem ścina i suszy na zimę jako zapas roślin na zupę. Ciekawą rośliną dawniej w Polsce użytkowaną jest barsz zwyczajny. Nawet sama nazwa barszcz pochodzi właśnie od, od tej rośliny. Powszechny na łąkach, na łąkach żyznych nie jest zagrożony jakby wyniszczeniem, no bo łąki są wykaszane w tej chwili tam gdzie są łąki, to on się pojawia. Natomiast ja zaobserwowałem, że trochę zanika z powodu zmian klimatu. Jest to gatunek raczej północnoeuropejski. On nie lubi klimatu ciepłego, suchego i po prostu na skutek osuszania łąk i też dłuż, dłuższych okresów wegetacji, po prostu wydaje mi się, że jest go teraz trochę mniej. Oczywiście nie mylić z barczem sosnowskiego gatunkiem kaukaskim, który jest inwazyjny, jest bardzo duży, dużo większy i tutaj o nim teraz nie będę mówił. Tu mamy przykład arkusza zielnikowego z okolic rabki, gdzie właśnie wklejono liść, i napisano, respondent napisał, że właśnie w rabce jadało się kiedyś barszcz z barszczu. Innym przykładem zapomnianej rośliny łąkowej, powszechnej na południu Polski, jest ostrożeń łąkowy. To jest roślina, której liście też kiedyś na Podhalu czy nawet w okolicach Rzeszowa czy, czy Tarnowa powszechnie jadano, wrzucano do polewki, do zupy po prostu jak, jak teraz wrzuca się liście innych warzyw. Inna roślina trochę zapomniana to bluszczyk kurdybanek. To jest akurat gatunek, który nie jest zagrożony, występuje dalej powszechnie w parkach, w ogródkach, na trawnikach, Natomiast zapomniano o jego użytkowaniu i zapomniano wiedzy o nim. Bluszczyk kurdybanek wierzono, że leczy ból zębów, że jest taki karbowany, bo kiedyś świętego Piotra bolał zęby i po prostu poobgryzał wszystkie bruszczyki. Był używany głównie jako przyprawa do zup, do ziemniaczanej albo do rosołu i to popatrzcie Państwo na mapkę w wielu częściach Polski. I są jeszcze rodziny albo miejscowości, gdzie dalej się bruszczyk używa. Tak jest na przykład, bruszczyku używa, tak jest na przykład między Krakowem a Bielskiem Białą. Tam w tych ym, okolicach dosyć często jest dalej użytkowany. To arkusz zielnikowy innej rośliny z atlasu etnograficznego polskiego. mieszany dolnej, właśnie, to wspomniałem wcześniej, paprotka yy, zwyczajna, która, yy, której kłącza są słodkie i były dawniej jadane. I tutaj mapka jej użytkowania w Polsce. Paprotkę zwyczajną nawet sprzedawano na targu w Jaśle w XIX wieku, jako, jako ciekawostkę mogę powiedzieć. Kolejnym, kolejnym gatunkiem jest czyściec błotny, który był używany. W Karpatach dawniej kłącza jego jadano, też gatunek rosnący w ziemniakach, podobnie jak komosa i też zapomniano o nim. Ciekawym przykładem tradycji roślinnej jest użytkowanie piwa jałowcowego, zbieranie właśnie szyszko jagód jałowca. Kiedyś napój fermentowany z jałowca... Robiono w wielu częściach północnej i północno-wschodniej Polski, ale przetrwał on do naszych czasów jedynie na kurpiach. Na kurpiach kilka pań przechowało ten zwyczaj i przyrządzało na przyjęcia weselne, tradycyjne, właśnie piwo jałowcowe, a potem zaczęto go sprzedawać na festynach i stał się z powrotem powiedzmy bardziej znany czy bardziej popularny. Jest to napój robiony z szyszko jagudiałowca, z chmielu yy, i z miodu. Tutaj nie ma słodu. Jest to taki napój archaiczny. Wydaje się, że to nie jest jakaś forma degeneracyjna piwa, ale raczej tradycyjny napój, który istnieje w okolicach Morza Bałtyckiego już od kilku tysięcy lat, bo mamy ze znalezisk w Danii właśnie naczynia, które mają ślady takiego napoju yy, właśnie z przed kilku tysięcy lat. Ciekawostka, roślina obecnie zanikająca, yy, osoka aleosowata, roślina, która zarasta starorzecza, w tej chwili mamy coraz mniej starorzeczy, a więc też mniej właśnie osoki, a kiedyś te starorzecza czyszczono z roślin i po prostu wchodzono do wody i w kilku miejscowościach w Polsce zbierano i gotowano jak kapustę, ten gatunek. Jest to gatunek o twardych pętach, ale właśnie po ugotowaniu staje się miękki. To jest unikalne. W żadnym innym kraju na świecie akurat osoki nie, nie jadano. Tylko w Polsce. Ważnym pożywieniem głodowym był peż. Kłącza peżu, obecnie używane głównie na lekarstwo, a kiedyś stanowiły domieszkę do chleba. Mielono je w żarnach, suszono, mielono w żarnach. Po prostu... W tym agroekosystemie uprawy zbóż, ten peż był chwastem, ale zarazem był dopełnieniem. Po prostu zbierano, zbierano te całe takie kłębowiska kłączy peżu i wykorzystywano do jedzenia. Mamy gatunki wreszcie w Polsce, które były rzadko używane, są pospolite, ale są powszechnie jadane w innych krajach. Przykładem takiego gatunku jest na przykład ziarnopłon wiosenny jadany w wielu częściach Ukrainy i Rumunii, a nawet w innych krajach na południu Europy, a w Polsce raczej jest to gatunek, który był jadany jedynie w okresach Warszawy i na przykład koło Przemyśla też, też właśnie ziarnopłon jadano. Czosnek niedźwiedzi. Tu jest przykład tego, że y, y, znowuż gatunku, który w Polsce był niejadany, ale przyszła moda na niego, jest odużytkowany, natomiast stał się gatunkiem podczęściową ochroną i tutaj jest pewien konflikt między właśnie prawem a takim no, dowolnym użytkowaniem tego gatunku, to pokazuje, no, jak różnorodne aspekty mogą y, y, występować przy właśnie omawianiu użytkowania dzikich roślin. Na pewno popularyzacji wymaga, wymaga użytkowanie, czy należałoby popularyzować użytkowanie pałki wodnej, która jest przepysznym dzikim warzywem w wielu miejscach pospolitym, tu na przykład w Rzeszowie mamy na Zalewie Rzeszowskim całe łany pewnie z hektar pałki wodnej, natomiast jest to roślina, która w wielu krajach jest, czy była dawniej użytkowana. Ale też, no i w tej chwili jest chwa, nawet, można powiedzieć, chwastem stawów, ale z powodu ocieplenia klimatu, osuszania się terenów wilgotnych, obserwuję zanikanie populacji pałki. Mogę to zrobić tylko dlatego, że po prostu zbieram pałkę na pokarm i widzę, patrzę jak ona zanika. Co ciekawe, była to też roślina, która była używana w Polsce do wyplatania koszy. Szczególnie na Lubelszczyźnie wyplatano przepiękne kosze właśnie z pałki wodnej. Tu jest, y, mam y, fragment, właśnie opisu y, użytkowania pałki wodnej y, na terenach, które obecnie są terenem walk y, w wojnie, właśnie o obronę Ukrainy. Opis, właśnie jak kozacy, y, kozacy jedli w wielkich ilościach, tak jak szparagi, całe, właśnie wiel, wielkie naręcza. Jest to jeszcze z, z, z początku XIX wieku, chyba, opis niejakiego Klarka w swoich właśnie opisie podróży po, po Eurazji. Inną ciekawą rośliną, taką też z serenów wilgotnych, wodnych, to jest kotewka. W Polsce mamy po prawej stronie tam to zdjęcie to jest kotewka, orzech wodny, trapanatas. Po lewej mamy zdjęcie pana w Pekinie, który sprzedaje smażoną kotewkę, a po prawej mamy kotewkę, właśnie drugi gatunek, taki bardziej tropikalny, trapa bicornis, który właśnie tam w Chinach tutaj był sprzedawany, aczkolwiek ta trapa natans też występuje i też jest w Azji użytkowana. Tak jak wspomniałem wcześniej, Polacy nie garnęli się nigdy do zieleniny, natomiast kultury, czy kraje, gdzie właśnie Zjada się dużo zielonych części roślin, nazwałem krajami herbofilnymi. Tutaj należy do tego Azja Wschodnia, Indie, część Afryki, Meksyk, na przykład południe Europy, też Włosi czy Grecy jedzą dużo młodych dzikich roślin zielonych, czy jedli dawniej i także często sięgają po zielone warzywa, a także kraje Kaukazu i Turcja. Natomiast właśnie mamy jakby też herbofobię, strach przed zielskiem. Na przykład w Amazonii, gdzie prawie zupełnie nie używa się w ogóle zielonych warzyw ani dzikich ani sałaty, jest to coś, co to jest odrzucane. W regionie śródziemnomorskim te właśnie rośliny polne, czy chwasty, czy rośliny łąkowe, rośliny przychaci zbiera się w takie mieszanki, robi się z nich różne potrawy, głównie właśnie jakieś z zupy albo z jajkiem jakieś smażone potrawy i te mieszanki mają różne nazwy i czasem obejmują do dobrych kilkadziesiąt gatunków. Swego czasu miałem taki projekt badawczy, gdzie właśnie odwiedzałem wszystkie wyspy Chorwacji, a także punkty na wybrzeżu samej kontynentalnej Chorwacji, Robiłem zdjęcia na targach, a także robiłem wywiady na temat tego, jakie gatunki się w Chorwacji zbiera na jarzynę wiosną. I tutaj okazało się, że właśnie kilkadziesiąt gatunków tych dzikich warzyw jest tam jadanych. Tutaj są podane nazwy łacińskie, przetłumaczę może na polski: to jest właśnie najczęściej mlecz warzywny, dzikie pory, fękuł, mak polny, na przykład tamtejszy szczaw, lepnica, kozibrud i tak dalej, i tak dalej. Tu jest mapa terenu moich badań. To akurat jest mapa z takiej pracy, gdzie dokumentowałem także zioła używane do robienia chorwackich nalewek. Okazało się, że na terenie właśnie chorwackich wysp ponad 100 rodzimych gatunków albo dzikich, albo uprawianych w ogrodach na wyspach jest używanych do robienia tak zwanej trawaricy, czyli nalewki właśnie ziołowej. A to zdjęcie z targu w Zadarze w Chorwacji, gdzie właśnie sprzedaje się w dużych ilościach dzikie rośliny na pożywienie. A więc, z jednej strony, takie zbieranie dzikich roślin pozwala na docenienie flory, na to, że jesteśmy świadomi wartości tego krajobrazu, a z drugiej strony, oczywiście, może narażać pewne gatunki na wyniszczenie, więc musimy robić to w sposób zrównoważony. Tutaj sprzedawca, pan sprzedający takie. Tu pani, tutaj widzimy na stole po prawej stronie, panie, które wypasały owce w okolicach zadaru. Przyniosły sobie do domu i przebierały potem te gatunki, sprawdzały tam, nie wiem, wybierały może jakieś te, które wpadły. Tak jak my przebieramy grzyby, to one właśnie przebierają, przebierają liście. Kolejnym takim miejscem, gdzie. Prowadziłem badania są Chiny. Chiny są fascynujące z powodów tragicznych, dlatego że tam na przełomie lat 50., -tych, 60. -tych był straszny głód. W czasie tego głodu zginęły miliony ludzi, i to też pozwoliło na podtrzymanie wiedzy o dzikich roślinach jadalnych. To jest ważny aspekt właśnie tej wiedzy, że pozwala ona przeżyć okresy niedoboru żywności. Swoje badania prowadziłem w prowincjach. Shanxi i Gansu w Chinach. Tutaj właśnie zdjęcie jest z, z leśniczówki, gdzie właśnie weryfikowaliśmy oznaczenia, nazwy miejscowe roślin jadalnych przy pomocy arkuszy zielnikowych. Częstym gatunkiem jadanym w Chinach jest orlica, u nas uważana za taki nochwas leśny. Jest zresztą rośliną rakotwórczą, natomiast po odpowiedniej obróbce. Jej produkty nie są rakotwórcze i właśnie są używane zarówno korzenie na mąkę, jak i kłącza, przepraszam, nie korzenie, jak i y, młode, młode liście. Tu inna roślina ocenionych w Chinach jadalnych liściach to jest pieropusznik strusi. U nas rzadka roślina chroniona, a tam częsty i często jadany. Kolejny gatunek to tasznik. Jest to roślina pospolity chwast, zarówno w Polsce jak i w Chinach, w Chinach powszechnie jadany, jest stasznikiem związana legenda o księżniczce Wang Bao Chuan, która nie mogła sobie znaleźć męża, miała 26 lat już i no rodzice zmusili ją do Orzenku, ona była córką premiera Chin w dynastii Tang. To jest ponad tysiąc lat temu, grubo ponad tysiąc lat temu. I zmusili ją, żeby z tej pagody, którą tu widzimy na zdjęciu, pagody wielkiej gęsi w Xian, w tamtejszej stoli wtedy w stolicy, wtedy w stolicy Chin, żeby rzuciła kulką z jedwabiów wybranego mężczyznę, którego poślubi. No i ona wybrała takiego właśnie mężczyznę, który, który był jej się podobał. Ale okazało się, że potem rodzina go nie lubiła, zorganizowano uciecz, taką no pułapkę na niego, pojmali go Tanguci, uwięziony, został przez kilkanaście lat. W tym czasie księżniczka żywiła się tylko tasznikiem właśnie i czekała na niego. Uciekła z pałacu, mieszkała w jamie w ziemi i potem ukochany rzeczywiście po 18 latach się pojawił. Tutaj inna postać, inna postać z Azji. Jest to Milarepa, święty tybetański, który przez kilka lat żywił się tylko pokrzywami i dlatego właśnie ma zieloną twarz, od tego właśnie, że żywił się tylko zielonymi liśćmi. Też taki symbol użytkowania dzikich roślin. Tu zdjęcia, tu zdjęcia różnych dzikich warzyw właśnie z moich badań w Chinach. Miska z domowymi kluskami i z liśćmi babki. Po lewej mamy słyszącą się komosę. W środku zdjęcie kiszonych roślin. Po prawej smażone pędy paproci na wokół. Tu mieszkanka jednej z wiosek, moja gospodyni, która obiera liście, liście łopianu, ogonki łopianu do jedzenia wczesną wiosną. Tu przykład wywiadu. Ludzie w tych krajach, gdzie używa się dużo dzikich warzyw, chętnie o nich mówią. Oni je lubią, cenią, chodzą sobie, zbierać je, tak jak u nas grzyby, więc tak jak samo tak same jak u nas chętnie mówi się o grzybach to tak samo tam chętnie mówi się o tych liściach. Tu przykład menu z restauracji w Chinach, w górach, w parku narodowym, gdzie w menu są głównie dzikie rośliny z parku narodowego po prostu, które są tam w, że tak powiem na patelnię wrzucane. Nie będę tłumaczył, bo może państwa też tak bardzo nie interesuje. Tutaj yy, jada się tam także kwiaty na przykład kwiaty liliowców, które suszy się w zimie, na zimę po prostu też do, do zup. W czasie głodu, oczywiście, jadano także inne rzeczy. Tu jest na przykład zdjęcie. Mój rozmówca pokazuje mi, jak robiono mąkę z kory wiązu w czasie wielkiego głodu, w czasie wojny. To jeszcze było nawet przed tym Wielkim Głodem, to były lata 40., kiedy też właśnie panował wcześniej taki głód. Najciekawszą rzeczą w tych moich badaniach w Chinach było to, że dokumentowałem wioski, gdzie jada się tojad. Tojad jest jedną z najbardziej tujących roślin w, na świecie. Mimo wszystko po 9 godzinach gotowania właśnie takie bulwy tojadu nadają się do jedzenia. Ta miska, taką miskę tojadu zjadłem jest to dawka śmiertelna dla całej wsi. Można by surowymi takimi tojadami całą wieś zabić. Tutaj kiszone dzikie weżywa w beczce. Suszone kaczeńce. W wioskach tybetańskich w prowincji Gansu napotkałem też na zwyczaj jedzenia kaczeńców, które są piekące. Zawierają proteanemoninę, ale przez właśnie suszenie albo fermentację odpowiednio udaje się właśnie tę Tą toksyczność kaczeńców przemóc i są normalnie pokarmem w tych wioskach. To jest właśnie yy, krajobraz w prowincji Gansu. Suszenie główek dzikiego czosnku. Tutaj wywiady z mieszkańcami właśnie wioski w dolinie Jagana. To inna roślina właśnie jadana w Chinach powszechnie, pięciornik gęsi, roślina, która u nas jest powszechna na trawnikach, a tam, tam się wykopuje bulwki pięciornika. Yy, które właśnie na, on tworzy na zimę, takie słodkie bulwki. i tam jest powszechnym produktem żywnościowym. Dlaczego akurat Tybetańczycy jedzą go tak dużo? Dlatego, że jest go tam po prostu dużo, w tych miejscach, gdzie prowadziłem badania. Jak się weszło na takie pastwiska z jakami, to po horyzont były pięciorniki, a więc było to normalne, że po prostu no, będzie można y, łatwo je zdobyć. Tak bierzemy, bierzemy kija i sobie wykopujemy właśnie, możemy w ciągu dnia, nie wiem, kilo czy kilka kilogramów takich bulwek nakopać. A u nas, jak mam na trawniku, to mamy tylko kilka sztuk, dlatego też y, może nie jest to takie efektywne. to nasi rozmówcy. Także żeśmy robili wywiady wśród mnichów tybetańskich. Tam w czerwonej kurtce, w czerwonym kangurku u dołu moja córka, wtedy jeszcze osiemnastoletnia, którą zabrałem też na taką wyprawę życia właśnie, na badanie etnobotaniczne wśród tybetańczyków. Ważnym elementem też, ważnym miejscem, gdzie Mam, zachowała się olbrzymia wiedza o dzikich roślinach jadalnych jest Japonia, gdzie jest tradycja dania siedmiu wiosennych ziół. Siedem gatunków chwastów, między innymi tasznik, jasnota i gwiazdnica występujące u nas są gotowane z, z takim kleiku ryżowym i stanowią taką właśnie tradycyjną potrawę noworoczną. A to zdjęcie z Korei to jest korzeń łopianu. Łopian tworzy taki bardzo długi, palowy korzeń i właśnie tam te łopiany się powszechnie uprawia to jest właśnie taki korzeń sprzedawany na targu w Korei. Korea jest też ważna z innego powodu. W Korei bardzo dobrze zachowany jest zwyczaj jedzenia żołędzi, i te żołędzie się tam yy przerabia na taką galaretkę nazywaną Dotorimuk. Yy, żołędzie wymagają yy specjalnej obróbki. One są zwykle gorzkie, i po prostu moczy się je kilka dni w wodzie, obrane, wymienia się tą wodę codziennie i potem się właśnie je mieli na taką galaretkę. I są nawet specjalne restauracje, które. Serwują takie produkty z żołędzi, albo mąkę, albo galaretkę. Oczywiście, jak pojedziemy dalej, w Azji na południe, też używa się wielu ciekawych gatunków dzikich roślin, i znowu jest to takie zjednoczenie człowieka z przyrodą. Tam te dzikie rośliny pozyskuje się gdzieś na obrzeżach pól ryżowych. Mamy po prostu pole ryżowe, mamy ekosystem rolny który właśnie dodatkowo jest jeszcze dopełniany przez spożywanie chwastów. Czasem są to gatunki inwazyjne, na przykład tutaj mamy jeden z gatunków na zdjęciu, to jest gatunek po lewej stronie, gatunek pochodzący Limnoharis-Flava, pochodzący z Meksyku, który dopiero niedawno skolonizował Azję, a mimo wszystko jest już tam jadany. Kolejnym krajem, gdzie prowadziłem badania, jest Laos, i tam, w ogóle, to połączenie człowieka z dziką przyrodą w sensie gastronomicznym jest niewiarygodne. Jest to kraj położony między Tajlandią i Wietnamem, mało zaludniony, bardzo zalesiony, i tam na targowiskach pojawia się kilkadziesiąt gatunków dzikich warzyw, ale także pojawiają się owady, ptaki, węże i inne zwierzęta czasem chronione nawet w Laosie. Po prostu ludzie użytkują całą otaczającą ich przyrodę. Ja kilka lat temu robiłem taki spis roślin sprzedawanych na takim dużym targu w Laosie w Luang Prabang. Jest tego publikacja, jest lista gatunków, które zostały tam zanotowane i oznaczone. Tutaj są właśnie zdjęcia niektórych dzikich warzyw. U góry, na przykład. Cezalpinia, mimozoides, młode pędy i kwiaty. W środku mamy paprocie D, e i F, przy tym, że F to też jest paproć. Wygląda jak koniczyna, a to jest paproć. Marsylia, która u nas występuje tylko na jednym stanowisku, a tam jest pospolitym chwastem ryżowym. Ciekawym krajem, gdzie też zachowała się niesamowita tradycja użytkowania dzikich roślin jadalnych, jest Turcja. Gdzie robi się często właśnie takie chlebki nadziewane liśćmi z dzikich roślin, gdzie też robi się, e, robi się gołąbki zawijane w liście dzikich roślin. Myśmy nawet kiedyś popełnili taki, e, taki artykuł z kolegami z terenu Bałkanów, ale właśnie główny autor, świętej pamięci, Yunus Dogan, był z Turcji. I właśnie tam w Turcji zanotowano użytkowanie kilkudziesięciu rodzajów liści do zawijania gołąbków. Kolejny kraj o niesamowitych tradycjach użytkowania dzikich roślin to Gruzja. W Gruzji znowu robi się kulki zmielonych, gotowanych liści, nazywane pchali. W tej kulce oprócz liści są także przyprawy oraz, orze oraz orze owoce orzecha, tak? Po prostu orzechy zmielone. Z liśćmi i przyprawami. I też właśnie y, bardzo mnie to intrygowało i zorganizowałem taką y, y, małą ekspedycję. I y, po prostu po trzech pobytach udało się zrobić listę w jednej z prowincji Gruzji właśnie użytkowanych y, dzikich roślin. Ponad 50 gatunków. W Gruzji także używa się na pokarm rośliny, która występuje w Polsce, jest bardzo rzadka, chroniona. To jest y, kłokoczka południowa. Tutaj na Podkarpaciu, gdzie jesteśmy, koło Rzeszowa występuje. Często związana z grodziskami. Być może była w prehistorii sadzona i właśnie dziś tam przywieziona z terenów Kaukazu. Eem, a tam jest pospolita, i tam właśnie kłokoczka, y, tam kłokoczka y, jest kiszona. Kwiaty są zbierane wiosną zasypuje się je solą, ubija i kisi się tak jak kapustę. Jest to, można powiedzieć, taka narodowa przystawka gruzińska, która się nazywa dżądżoli. Na zakończenie wykładu chciałbym przytoczyć wiersz chińskiego poety Szyłu Pustelnika, który tak mówi. Może jestem białowłosy i kościsty, lecz dobrze obeznany w codziennym przeżyciu jesienią ucieram górskie osty w moździerzu, wiosną suszę na słońcu pączki pnączy rozłożone na tacy, kupuję kokoryczkę od wiejskiego sprzedawcy i jem wodorosty, gdy przybywa zagraniczny mnich. Lecz kto by zgadł, że mając 77 lat wykopie staw dla korzeni lotosu i orzechów kotewki. Ten wierz dałem na zachętę, żeby powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, w zgłębianiu tej wiedzy. Tutaj musiałem pokazać jeszcze zdjęcia książek, głównie właśnie o tematyce dzikich roślin jadalnych, ale nie tylko, na przykład o owadach. To są książki po polsku, a tutaj po angielsku. I linki do stron internetowych i, i, i mój e-mail. Natomiast teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie od słuchaczy. Które słuchacze nadesłali. Tych pytań było dużo, także nie wiem, czy będę w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale przynajmniej na większość postaram się. Jakie powinniśmy podejmować działania, aby zachować jak największą bioróżnorodność? No, to jest takie trudne pytanie. Na pewno ta zagęszczenie populacji jest w tej chwili gigantyczne na świecie, więc ciężko jest chronić więc może próbować, żeby tak zrobić, żeby nasza populacja już bardziej nie rosła. Na pewno tutaj znaczenie ma ograniczenie chemizacji rolnictwa, tworzenie parków narodowych, ale także właśnie ochrona czynna, czyli właśnie też utrzymywanie takich zbiorowisk właśnie związanych z człowiekiem, jak na przykład łąki, czyli wykaszanie łąk, czy, czy wypas odpowiedni. Czy kiedykolwiek w swojej karierze zatruł się pan profesor jakąś rośliną? A jeśli tak, to czy można wiedzieć, jaki był tego przebieg? Rośliną to nie bardzo. Muszę powiedzieć, że roślinami jakoś uważnie tak gospodaruję. Gorzej z grzybami, bo grzyby są trudniej strawne i też często mamy grzyby, które są smaczne, a potem powodują zatrucia. Także kilka razy lekko przytrułem się grzybami. I były to zawsze grzyby jadalne, czyli grzyby teoretycznie jadalne tylko mi zaszkodziły. Raz mi zaszkodziły opieńki, raz mi zaszkodziły rycerzyki czerwono-złote, a raz jadłem też gatunek, który właśnie nie jest jadalny lisówka pomarańczowa i te rzeczywiście miałem lekką biegunkę. Ale nie były to poważne zatrucia. Z których dzikich roślin występujących na Podkarpaciu poleca profesor korzystać w kuchni? No na pewno czosnek niedźwiedzi, tylko to jest problem taki, żeby go nie, na, nie nadużywać ich populacji, no żeby go chronić. Może zakładać plantacje jakieś prywatne, yy, na pewno pokrzywa, na pewno kłokoczka bardzo smaczne kwiaty ma. Dopłaty z Unii Europejskiej sprawiły, że wiele nieużytków jest obecnie regularnie koszonych. Czy jest to właściwe z punktu widzenia ekologii? Jaki to ma wpływ na bioróżnorodność koszonych terenów? Z punktu widzenia ekologii i bioróżnorodności jest to raczej pozytywne. Te, to koszenie powoduje ograniczenie ekspansji na włoci i jakbym miał mówić no to jest 70-80% pozytywów. Do negatywów należy to, że zanikają zbiorowiska roślin, które nie lubią koszenia. Na przykład pastwiskowe, gdzie właśnie nie było wykaszania albo było mało wykaszania a więc tak jak w górach mieliśmy właśnie jałowczyska, jakieś takie psiary bliźniczkowe, wrzosowiska, no to tutaj już wykaszanie eliminuje te rośliny, więc powiedziałbym, że to są te negatywne aspekty, a raczej pozytywne. Czy zasiewane łąki kwietne na terenie miast mają faktycznie wpływ na ekosystem tego obszaru, czy może jest to chwilowa moda? Jest to moda pozytywna akurat i łąki kwietne powinno się tworzyć w dużych ilościach, Część tych łąk kwietnych to są takie, no powiedzmy, łąki kwietne trochę takie komercyjno-jarmarczne, jakieś mieszanki gatunków nawet obcych, czy powiedzmy takich, które nie są w stanie przeżyć jednego roku, tylko kwitną i kwitną długo, a potem zamierają. Ale to jest też, powiedziałbym, chyba lepsze środowisko niż tylko trawniczek, gdzie mamy trzy gatunki trawy i koniczyny. Natomiast celowe byłoby zakładanie takich łąk wieloletnich, gdzie mamy rodzime gatunki w mieście, czyli jakby przywracanie łąki do miasta, która może nie będzie tak wystrzałowa, ale będzie wtedy też cennym pokarmem dla wielu motyli, dlatego że wiele gatunków motyli specjalizuje się tylko w jednym rodzaju albo gatunku roślin. Na przykład czerwończyki żerują tylko na szczawiu. Jeśli nie będzie szczawiu na łące czy trawniku, no to nie będzie czerwończyków. Czy sadzenie roślin, które naturalnie nie występują w danym klimacie nie stanowi zagrożenia dla flory tego obszaru? Tak, stanowi zagrożenie rzeczywiście um, tylko w wypadku nielicznych gatunków. Mamy tak zwaną regułę dziesiątek Williamsona, czyli że um, tylko jedynie powiedzmy jeden z dziesięciu gatunków uprawianych w ogrodzie jest w stanie w ogóle obsiać się gdzieś. Z tych, które się obsiały Jedynie jeden na dziesięć jest w stanie, powiedzmy, bardziej jakoś tak być ekspansywny, a znowuż jedynie jeden z tych dziesięciu bardziej ekspansywnych będzie problemem. Także tak naprawdę problemem w Polsce jest może 15, może 30 gatunków roślin. Inne nie są problemem, czyli powiedzmy, no musimy tutaj rozważyć. No można być, przyjąć taką konserwatywną wersję, że po prostu nic obcego nie sadzimy. Może to ma sens. Natomiast z drugiej strony możemy przyjąć taką wersję jedną taką ostrożną, czyli że na pewno nie sadzimy gatunków inwazyjnych takich jak czaremcha amerykańska, jak rdestowiec, jak barsosnoskiego, a z innymi niektórymi no uważamy i wspieramy gatunki rodzime, a przynajmniej dajemy im w ogrodzie miejsce. Jakie owoce leśne mają najwięcej witamin? Nie, nie wszystkie są leśne nasze dzikie, no bo na przykład czy dzika róża jest leśna, czy zaroślowa? Dzika róża ma dużo witamin, bardzo wartościowa. Rokitnik, który występuje na wybrzeżu, tylko ewentualnie jest sadzony. Ale na przykład z takich typowo leśnych to kalina, kalina koralowa. Czy człowiek jest w stanie przeżyć jedząc tylko dzikie rośliny? To znowu już jest pytanie, czy tak jak przy diecie wegańskiej, to znaczy bylibyśmy w stanie przeżyć... Kilka lat, a potem potrzebowalibyśmy suplementacji witaminą B12. Były przypadki wieloletniego życia na dzikich roślinach wśród mnichów. Na przykład mnisi syryjscy byli na takich dietach, czasem przez pół życia. Tak samo ciekawym przykładem jest eksperyment mojej znajomej ze Szkocji, Moniki Wilde. Która przez rok żyła tylko dzikimi produktami, ale nie roślinami, także jadła dziczyznę i ryby i małże. I ona przeżyła ze swoim partnerem przez rok, bardzo schudła, ale bardzo się świetnie czuła i też sobie robiła różne badania przy okazji właśnie medyczne, badanie też mikrobiomu. Napisała o tym książkę, The Wilderness Cure, która zresztą będzie chyba niedługo wydana też, czy za kilka miesięcy, za kilkanaście miesięcy. W Polsce, w języku polskim. Dzikie rośliny mają różne okresy zbioru. W jakiej porze roku możemy liczyć na największe plony? Są takie dwa momenty w roku, kiedy jest najwięcej do zbierania. Jeden to jest przełom kwietnia i maja, a drugi to jest wrzesień i początek października. To w warunkach polskiej flory są takie dwa okresy, kiedy można jest w czym wybierać. Natomiast trudny jest szczyt lata, kiedy jest sucho, gorąco, liście są twarde, kłącza i korzenie nie mają skrobi. I wtedy to tam zostaje nam tylko kilka gatunków owoców i ewentualnie grzyby. Na wiosnę bardzo popularnym dodatkiem do obiadu jest sałatka wiosenna ze znanych nam roślin zielonych. Jaka by była Pana propozycja, jeśli mielibyśmy zastąpić popularne składniki dzikimi roślinami? No, można by właśnie zbierać chwasty i tak jak na południu Europy, gotować je doprawiać oliwą czy masłem z solą i taką właśnie gotowaną sałatkę robić, ewentualnie z y, czy właśnie robić gruzińskie pchali z orzechami. A jakie gatunki? To, to, co mamy blisko, to, co mamy przy samym domu. A więc y, polecam pokrzywa, podagrycznik, barszcz, gwiazdnica, tasznik, pojedyncze liski mniszka czy innych mniszkopodobnych gatunków strawnika, młode pędy chmielu. Młode pędy pałki, yy, młode liście lipowe to są takie podstawowe, powiedzmy, które akurat ja mam przy domu. Panie Łukaszu, skąd pomysł na wydanie książki o dzikich roślinach jadalnych? Czy od małego interesował się pan roślinami, czy zainteresowanie przyszło z wiekiem? Ja się tym interesowałem od dziecka, to znaczy, jako mały chłopiec, już moja ciocia pokazywała mi jadalne pokrzywy. Które jadła, babcia opowiadała o jedzeniu lebiody w czasie wojny. I to mnie zawsze intrygowało. Natomiast y, zainteresowałem się tym tematem pod koniec studiów, jak sobie zacząłem się zastanawiać, co ja będę robił w życiu. I chciałem po prostu uciec od cywilizacji. Chciałem być niezależny i zacząłem się uczyć tych roślin. Natomiast y, pomysł książki poddała mi koleżanka. Po prostu powiedziała w pewnym momencie: Słuchaj, tyle o tym wiesz, czy nie warto by. Zwyczajnie. Yy, dzielicie tą wiedzą. No i w 2002 roku książka została wydana, czyli 20, dokładnie 20 lat temu wydałem pierwszą książkę z tego tematu. Która część Polski jest dla pana najciekawsza pod względem bioróżnorodności? To znaczy tak, mamy Atlas yy, rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce i mamy takie no, mniej więcej oszacowania. Gdzie ta bioróżnorodność jest największa? Byłem ostatnio na wykładzie pana Szymury z Wrocławia, który właśnie nawet pokazywał jakieś takie porównania tej bioróżnorodności w różnych częściach Polski. I nie pamiętam, co tam wyszło najbogatsze, ale na pewno bardzo bogate są okolice Kazimierza nad Wisłą, Kazimierza Dolnego, bo tam mamy styk terenów właśnie bogatych węgan wapnia, jakichś takich kwaśnych piasków, terenów wilgotnych, suchych. Bardzo dużo tam jest różnorodności. Okolice Krakowa są bardzo różnorodne. Też tam się nakładają różne jednostki geologiczne i w promieniu powiedzmy kilkudziesięciu kilometrów możemy znaleźć bardzo wiele gatunków. Co ciekawe, bardzo często w towarzystwie dużych miast mamy dużo gatunków, dlatego że mamy Mamy nałożenie gatunków właśnie synantropijnych, a w pobliżu tych miast mamy też gatunki w naturalnych zbiorowiskach. Poza tym, miasta zwykle te duże, to były miasta zakładane w ciekawych geologicznie miejscach, gdzieś w dolinach dużych rzek, na zboczu jakichś ciekawych, ciekawych wzgórz. I na pewno one z natury są bardziej bioróżnorodne, a więc powiedzmy, Kraków. Jest z natury bardziej różnorodny niż Rzeszów, bo ma, też geologicznie jest ciekawszy. Natomiast w Europie mnie zafascynowała rieka w Chorwacji, bo jest to miasto, gdzie na, na brzegu mamy roślinność śródziemnomorską, rosną oliwki, granaty, pomarańcze, a za miastem, na szczytach gór, mamy szarotki alpejskie. Czyli możemy Kąpać się, jest to jedno z niewielu takich miejsc w Europie. Możemy kąpać się w Morzu y, Śródziemnym i potem autobusem miejskim pojechać w góry do Regla Górnego, gdzie możemy y, widzieć lasy świerkowe, czy nawet jakieś tam hale wysokogórskie. Y, y, innym takim miejscem jest Batumi w Gruzji, gdzie mamy też roślinność subtropikalną prawie, a możemy bardzo szybko wjechać w góry na na dużą wysokość podobno pochodzący z Gruzji dawny sowiecki minister spraw zagranicznych Szewardnadze właśnie mówił że można w Batumi można zjechać na nartach po śniegu w dół i wykąpać się potem w ciepłym morzu. Także wszystkim życzę żeby w takim miejscu mogli mieszkać, bo naprawdę jest to niesamowite mieć tak dużo gatunków w swoim Pobliżu w Polsce nie ma takich warunków, dlatego że właśnie mamy morze daleko od gór. Czyli musimy wybierać albo góry, albo morze, a są kraje, że nie trzeba wybierać. Czy warto zbierać dzikie rośliny jadalne w miastach? Czy ze względu na zanieczyszczenie nie jest to wskazane? No tutaj mamy niebezpieczeństwo zanieczyszczenia i tutaj no, jest dużo niebezpieczeństw, ale jak będziemy uważać, i od czasu do czasu myślę, że można. Po pierwsze unikamy dużych. Arterii komunikacyjnych, gdzie mogą być jeszcze osady ołowiu. W tej chwili ołów nie jest stosowany w paliwie, ale kiedyś właśnie ołów był obecny w paliwie, a więc mamy przy tych trasach szybkiego ruchu, gdzie jest duży ruch, przy ruchliwych drogach. Ołów jest ciężki, metale ciężkie są ciężkie, więc one zwykle wędrują tylko na niewielką odległość. Do kilkudziesięciu metrów, także jeśli mamy jakieś takie tereny podmiejskie, duże parki, duże tereny zielone, to ja bym się nie bał tego jeść. Oczywiście mamy też inne metale ciężkie, mamy też na przykład metale ciężkie pochodzące z pyłu takiego z, z opon, i też możemy mieć kadm na przykład w glebie. Możemy mieć zanieczyszczenie pasożytami od psów, także. I te wszystkie takie parki, gdzie są psy, to z tych miejsc można jeść rośliny, ale trzeba je opłukać i przynajmniej sparzyć wrzątkiem. To wtedy zabijamy czy usuwamy jaja pasożytów. Także jest y, y, oczywiście y, zapylenie w mieście, węglowodory aromatyczne, które dosyć łatwo usunąć, wystarczy właśnie przepłukać, sparzyć wrzątkiem. Były takie badania amerykańskie ostatnio, gdzie porównywano właśnie skład chemiczny owoców. Z parków miejskich i z sadów, i nawet wydaje się, że te owoce, jeśli nie są pryskane w takich parkach miejskich, to mogą być nawet zdrowsze niż owoce ze sklepu, takie jak, jak mamy w sklepie. Jaka z dzikich roślin jadalnych jest pana profesora ulubioną? Nie mam jednej. Jakoś tak się specjalnie nie, nie zawieszam na jednej roślinie. Na pewno uwielbiam młode pędy chmielu gotowane, uwielbiam młode pędy pałki. Uwielbiam czosnek niedźwiedzi, uwielbiam pokrzywę, uwielbiam komosę białą, bardzo lubię podagrycznik, ale nie tak bardzo jak te wcześniej wymienione. A z owoców, na przykład, uwielbiam dżem kaliny, taki niedoceniany zupełnie. No, większość owoców, tych takich właśnie jadalnych w Polsce, jest bardzo, bardzo smacznych, więc to jest bardzo trudne, trudne pytanie. To chyba wszystko. W każdym razie dziękuję za aż tyle pytań i tak duże zainteresowanie wykładem, i mam nadzieję, że zainspiruje on Państwa do takiego bogatszego życia, takiego bardziej skomplikowanego patrzenia na otaczającą nas bioróżnorodność i widzenia właśnie tych związków między biosferą, między roślinnością, zbiorowiskami roślinnymi, a naszym stołem i naszym życiem. Dziękuję bardzo.